Problem ze znalezieniem obsady lekarskiej na oddział otolaryngologii w wielospecjalistycznym szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim okazał się poważniejszy niż wcześniej zakładano. Oddział nie wznowi pracy w sierpniu. Od 1 września w pełnym wymiarze godzin przychodzi lekarz, który zdał egzamin specjalizacyjny, więc dwójkowicz z pełnoprawną możliwością pracy. Jest również lekarz, który stara się o miejsce rezydenckie i jeśli takowe otrzyma, to dołączy do kadry. Przypomnijmy, oddział otolaryngologii został zamknięty z dniem 1 czerwca. To jest spowodowane tylko i wyłącznie brakami kadrowymi ze strony lekarskiej w oddziale, ponieważ jeden kolega jest na urlopie, drugi uczy się do egzaminu, a trzeci przeniósł rezydenturę z naszego szpitala do innego ośrodka ze względów rodzinnych. Z brakiem lekarzy laryngologów boryka się wiele szpitali. Zwłaszcza problem jest w mniejszych ośrodkach, zwłaszcza tam, gdzie nie ma tego oddziału laryngologii. Widzimy też niepokojący trend zamykania się tych oddziałów. Tam, gdzie studiowałem, na przykład na Śląsku, to już słyszałem w ostatnich 2 latach o 3 ośrodkach, które się zamknęły. To na szczęście nie ma takiego problemu. Stosunkowo świętokrzyskie jako województwo nie masz takiego niedoboru, ale oczywiście jest to widoczne i w naszej specjalizacji, i we wszystkich innych, że tych lekarzy brakuje. Na oddziale otolaryngologii w Ostrowcu wykonywano wiele ważnych zabiegów medycznych. Teraz sytuacja jest trudna, ponieważ z pomocy medycznej korzystały tu także dzieci. Wsparciem może być poradnia laryngologiczna, która w szpitalu działa, ale tylko 2 dni w tygodniu. W sąsiednim budynku, w Centrum Serce i Zdrowie, w lipcu uruchomiono poradnię, z której korzystać mogą także mali pacjenci. Zajmujemy się również dziećmi, zapraszamy dzieci od 3 roku życia. Dzieci to również jest pacjent, który bardzo często wymaga zaopatrzenia laryngologicznego. Bardzo dużo, teraz jest dużo większa świadomość i rodziców, i wszystkich dookoła. Jeśli chodzi o te choroby dziecięce, przerosty migdałków, problemy z migdałkiem gardłowym. Zdarza się, że dzieci potrzebują pomocy natychmiastowej, na przykład w przypadku włożenia sobie małego przedmiotu do ucha czy nosa. W takim przypadku, biorąc pod uwagę nasze doświadczenia, sugerowałbym jednak udanie się do specjalisty. Widzieliśmy już takie przypadki, gdzie dziecko włożyło sobie coś, a niestety niefachowa pomoc, kiedy ktoś próbuje samodzielnie wyciągnąć nieodpowiednimi narzędziami, może jedynie pogorszyć stan, spowodować większy obrzęk. Jak się okazuje, w ostrowieckim szpitalu czasowo z działalności został wyłączony nie tylko oddział otolaryngologii. Od 24 lipca zamknięta jest okulistyka, która ma ponownie zostać otwarta 4 sierpnia. Pacjenci będą przyjmowani od poniedziałku, 7 sierpnia.